Dzisiaj poruszę temat bardzo niebezpiecznej iluzji, która często pojawia się w ludzkich umysłach i która jest przyczyną mnóstwa negatywnych emocji. Może doprowadzić do wielu lat frustracji, a co gorsza, jest jedną z najczęstszych przyczyn samobójstw. Tą iluzją jest wiara, że możesz być szczęśliwy tylko jeżeli będziesz w związku z jedną określoną osobą. Zobacz, jak to pokonać. Zobaczmy, jak to działa na konkretnym przykładzie. Mężczyzna spotyka piękną kobietę. Umawiają się przez krótki czas, ale ona traci zainteresowanie i urywa kontakt. On jednak nie potrafi o niej zapomnieć. W jego umyśle pojawia się iluzja, że trafił na idealną kobietę i nie znajdzie już nikogo tak atrakcyjnego. Mija czas, a on męczy się z każdym dniem. Cały czas o niej myśli. Jeżeli nie ma z nią kontaktu, to zazwyczaj po jakimś czasie mu przechodzi i wraca do normalności. Zapomina o niej. Po jakimś czasie wiąże się z inną dziewczyną, zakochuje się i z niedowierzaniem wspomina moment, kiedy tak mocno kogoś idealizował. Może się jednak zdarzyć, że kobieta, w której się nieszczęśliwie zakochał, na przykład pracuje z nim w jednej firmie i cały czas ma z nim kontakt. Wtedy mężczyzna jest w pułapce, nie może się zaangażować w żadną nową relację. Mija więcej czasu i widzi, że jego ukochana ma chłopaka. W takiej sytuacji ktoś z silniejszym charakterem mógłby się całkowicie odciąć. Jednak w 2010 roku ponad 600 osób popełniło samobójstwo właśnie z powodu zawodu miłosnego. Nie zabił ich fakt, że nie zdobyli tej osoby, ale zabiło ich przekonanie, że ta osoba jest im potrzebna do szczęścia. Co zrobić, jeżeli to ty się w kimś nieszczęśliwie zakochasz albo zauroczysz? Po pierwsze, zrozum, że to, co mówi ci twój umysł, to tylko iluzja. Bądź świadomy, że twój własny umysł źle ci podpowiada. Po drugie, zrozum, że to twoje przekonanie jest przyczyną nieszczęścia, a nie fakt, że nie jesteś z tą osobą. Chcesz dowodu? Zamknij oczy i zastanów się, co czujesz, kiedy wierzysz w myśl, że musisz być z tą osobą, a aktualnie z nią nie jesteś. Jakie emocje czujesz w takiej chwili? Zamknij oczy, włącz pauzę i pomyśl o tym teraz. Gotowy? A teraz wyobraź sobie, jakbyś się czuł bez myśli pod tytułem muszę być z tą osobą. Zamknij oczy i wyobraź sobie siebie w codziennych sytuacjach, jak na przykład idziesz do pracy, jak robisz zakupy, ale bez tej myśli w swojej głowie. Co wtedy czujesz? Włącz teraz pauzę i pomyśl. Widzisz? Rzeczywistość się nie zmieniła. Zmienił się jedynie twój sposób myślenia i automatycznie zmieniły się twoje emocje. Krok trzeci. Od dzisiaj nie walcz z tym uczuciem i nie próbuj zapominać. To tak jakbyś codziennie skupiał się, żeby zapomnieć o tym, gdzie położyłeś jakąś rzecz. Szaleństwo. Zamiast tego obserwuj swoje uczucia i myśli tak, jakby nie były twoje. Tak jakbyś stał z boku. Pozwól im przemknąć przez twój umysł bez żadnego oporu. Nigdy nie identyfikuj się z nimi. Obserwuj je tak jak burzową chmurę, która właśnie przechodzi nad swoim niebem, ale wiesz, że niedługo zniknie. Jeżeli zastosujesz się do tych rad, to być może te emocje natychmiast nie znikną, ale dużo szybciej zapomnisz o tej osobie i wrócisz do normalności. Dodatkowo, odetnij się od tej osoby tak mocno, jak to możliwe. Unikaj kontaktu z nią. Wyrzuć wszystkie rzeczy, które ci się z nią kojarzą. Usuń ją nawet ze znajomych na Facebooku. Im mniej rzeczy będzie ci o niej przypominało, tym szybciej dojdziesz do siebie. Problem, który tutaj opisałem, dotyczy mnóstwa ludzi. Podziel się tą wiedzą ze swoimi znajomymi. Udostępnij ten film na Facebooku. Przez jedno twoje kliknięcie możesz zaoszczędzić komuś całe miesiące cierpień. Możesz nawet uratować komuś życie, nawet jeżeli nigdy się o tym nie dowiesz. Zapraszam też do subskrybowania tego kanału, rozwiązywania darmowych testów oraz oglądania innych moich filmów. Tymczasem dzięki za uwagę i pozdrawiam. Robert Marchel.